Całkiem nowa broń Fortnite odkryta. Różne bugi z mechami również odkryte. I wiele, wiele innych ciekawych rzeczy w dzisiejszym odcinku. Materiale na moim kanale. Jeżeli nie chcecie szkoły, to zostawiacie łapkę w górę, bo przedłużamy wakacje. Jedna łapka to jeden dzień dłużej. Zobaczymy, ile osób ten jeden dzień dłużej chce, ale wydaje mi się, że nic tutaj nie można zrobić. Natomiast piszcie w komentarzu, który bóg najbardziej wam się podoba, bo jest to naprawdę fajne, co w dzisiejszym materiale będzie się działo. Serdecznie zapraszam was do oglądania, a na tego lajka macie 5 sekund. Okej, a więc na samym początku zajmijmy się tematem nowej broni, bo to na pewno każdego z was najbardziej ciekawi. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak uzyskać nową broń w trybie kreatywnym, bo nie macie czego jej szukać właśnie w tej liście broni, którą macie w trybie kreatywnym. Aby ją uzyskać i zobaczyć, jak ona tak naprawdę wygląda, wystarczy poprosić kolegę, żeby zszedł wami na kreatywny. Jeżeli już wejdziecie na ten kreatywny, zbieracie robota i po prostu wsiadacie do niego oraz switchujecie swoje siedzenie. Jeżeli już to zrobiliście, no to oczywiście prosicie kolegę, aby zniszczył pod wami podłogę. Jeżeli już to zrobicie, klikacie po prostu back to hub, czyli powróć do centrum kreatywnego. Jeżeli już to zrobicie, wchodzicie z powrotem na wyspę i widzicie, na ziemi leży nowa, jakże ciekawa broń Fortnite Battle Royale, która jest naprawdę, naprawdę ciekawa i wydaje mi się, że jest to jedna z ciekawszych rzeczy, bo ta broń została odkryta przed tym, zanim jeszcze w ogóle pojawiła się na ekranie startowym Fortnite. Ciekaw jestem, co ta broń będzie miała związanego z robotem, ze względu na to, że tylko w ten sposób da się ją uzyskać. Chodzą spekulacje na ten temat, że jest to broń, którą stworzył przybysz właśnie z fragmentów robotów, co może spowodować, że zostanie ona dodana do gry już w niedalekim czasie. Broń nazywa się broń strusiowa, co jest naprawdę dziwnym elementem, jeżeli chodzi o całkowicie Fortnite. Broń strusiowa to... Jak to, broń strusiowa? To jest dosyć dziwne. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo wydaje mi się, że ta broń będzie miała duże znaczenie, jeżeli chodzi o fabułę w Fortnite Battle Royale. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie, a ja lecę sobie dalej. Ciekawą rzeczą jest również to, że możecie rzucić sobie bańkosłonę na cokolwiek, co się porusza. Czyli możecie rzucić ją na robota i poruszać się całkowicie robotem. Możecie skakać, strzelać, robić wszystkie różne rzeczy, które robot potrafi, natomiast możecie również być osłaniani przez tą osłonę. Jest to przydatne wtedy, kiedy po prostu chcecie przemieścić się na jakąkolwiek lokację, pozycję bądź cokolwiek, używając właśnie jakiegoś wehikułu. To samo działa z deską, samolotem, który nie jest już w grze, ale postanowiłem to sprawdzić, bo wydaje mi się, że jest to ciekawe. Możecie ochraniać się tym, jeżeli chcecie uciec do strefy, bądź zrobić cokolwiek innego. Naprawdę bardzo ciekawa opcja i ciekaw jestem, ilu graczy ją wykorzystuje w grze. Jeżeli ty jej nie wykorzystywałeś do tej pory, no to daj znać w komentarzu oraz strzel łapeczkę w górę. Dzięki! Was też czasami wkurzają zombie na sklepowej sadybie? Mnie naprawdę bardzo. Czasami nawet nie wiem, co tak naprawdę mam zrobić z tymi zombie i po prostu mnie to strasznie irytuje. Ale jest na to pewien sposób, bo jeżeli macie robota i nie chcecie, aby w niego uderzały zombie, żeby tracił on niepotrzebnie HP, możecie zatrzymać całkowicie zombie. A jak to zrobić? Już tłumaczę. Wchodzicie sobie do robota i po prostu zmieniacie swoje miejsce na tryb strzelca. Jeżeli już to zrobicie, sami możecie zobaczyć na mapie, że zombie całkowicie się zatrzymały i absolutnie nic nie będą wam robić. Jest to całkiem ciekawa opcja, wydaje mi się, że jest dosyć ciekawa ze względu na to, że wielu z was na pewno ma z tym problem, że właśnie te zombie zadają za dużo damage'u, czy to wam, czy też waszym robotom. Możecie się przed nimi schować właśnie w takim robocie, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że możecie zachować sobie tryb Borderlands na całą grę. Sami dobrze wiecie, że na nowej miejscówce mamy zachowany całkowicie inny styl grafiki i mamy wszystko obrysowane. Dzięki temu łatwiej widzimy naszych przeciwników i łatwiej widzimy bardzo dużo różnych rzeczy, które znajdują się w tej strefie. Dodatkowo, oczywiście strefa ta daje nam shielda, natomiast jeżeli chcemy, aby tak było przez cały nasz okres meczu, wystarczy, że użyjemy do tego robota. Zbliżamy się robotem maksymalnie do strefy, po czym wychodzimy z niego, wchodzimy do strefy i z powrotem wchodzimy do robota, używając właśnie strefy tej z Borderlandsów, czyli tej strefy Shield Up. Oczywiście potem lecąc sobie na jakąkolwiek pozycję, wysiadając z robota, będziecie mogli bez problemu robić wszystkie rzeczy na trybie Borderlandsów, dzięki czemu, że po prostu będziecie mieli taką samą grafikę na całej grze. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja, ze względu na to, że po prostu fajnie sobie czasami pograć na takiej innej grafice rodem z Borderlands 3. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym uważacie, a ja lecę sobie po prostu dalej. Kolejnym ciekawym glitchem, trikiem, bugiem jest to, że możemy schować się w wodospadzie z lawą. Jak to robimy? Już wam oczywiście tłumaczę. Aby schować się w wodospadzie z lawą i być praktycznie niewidocznym dla swoich przeciwników, wystarczy udać się do miejsca, gdzie ta lawa egzystuje. Jeżeli już dojdziecie na tą wysepkę, którą macie pokazaną na filmie, wystarczy schować się na dole właśnie w tej szczelinie. Jeżeli wejdziecie pod lawę, spokojnie na kucaka możecie iść do wodospadu. Pamiętajcie jednak, aby iść tam spokojnie na kucaka, nie wstawać, nie używać przyspieszenia, ze względu na to, że wyrzuci was nad lawę i zada wam damage.
Pod lawą całkowicie jesteście niewidzialni dla swoich przeciwników, a dodatkowo możecie strzelać. Jeżeli ta strefa właśnie z wulkanem jest w strefie bezpiecznej w Battle Royale, możecie bez problemu sobie po prostu użyć tego, aby po prostu zabić swoich przeciwników. Jest to dosyć ciekawa opcja. Wydaje mi się, że każdy z was powinien sobie tego spróbować, jeżeli macie na przykład low HP, zlaserować jakiegoś przeciwnika na arenie. No bo kto by tego nie chciał. No i ostatnim już trikiem na dziś jest zaskoczenie swoich znajomych w Fortnite. A mianowicie będzie to zamienianie się w przedmioty z Borderlandsów na wyspie kreatywnej. Aby to zrobić, musicie wykorzystać bug z dostaniem się na główną wyspę z wyspy kreatywnej. Jest to bardzo proste. Wystarczy zbudować player spawner na zewnątrz swojej strefy i polecieć na główną wyspę. Możecie się zmienić bez problemu w postać z Borderlandsów i udać się z powrotem na wyspę kreatywną. Co spowoduje, że będziecie właśnie takim robocikiem, co spowoduje na pewno nie lada zaskoczenie u waszych znajomych i wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa sprawa. Ze względu na to, że nie na co dzień na trybie kreatywnym widzi się tak naprawdę coś takiego. Możecie to zrobić z każdej wyspy i wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał. Ja jestem teraz na meetupie i pewnie będę gdzieś się tam kręcił z Jacobem i resztą ekipy. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia. Piona, cześć!